Jaka część dzisiejszego konkursu przysporzyła Wam najwięcej trudności? Myślę, że zdania, które tam były w tym konkursie, no niektóre były rzeczywiście trudne, żeby to wszystko gramatycznie fajnie wyglądało i żeby było poprawne oczywiście. Jak przygotowywaliście się do dzisiejszego wydarzenia? Uczyliśmy się słówek, konstrukcje gramatyczne powtarzaliśmy. Takie powtórzenie z tych lat nauki języka. Kto musiał najbardziej mobilizować? Nauczyciele, rodzice? Nauczyciele, tutaj pani. Nauczycielka od niemieckiego nasza bardzo nas mobilizowała do tego i dzięki temu tutaj odnieśliśmy sukces. Konkurs to także praca zespołowa, czy razem też mobilizowaliście się, czy namawialiście, wiesz, jeszcze poucz się troszkę dzisiaj, troszkę jutro może? Myślę, że każdy miał taką, czuł taką, właśnie był tak zmobilizowany, że sam podchodził do tego, chciał się nauczyć właśnie do tego konkursu. Czy język niemiecki jest faktycznie Twoim ulubionym językiem obcym? Myślę, że jednak łatwiej mi się porozumiewa w języku angielskim, ale język niemiecki rzeczywiście podszedł mi do gustu, lubię go. Czy wiążesz swoją przyszłość, karierę zawodową właśnie ze znajomością języków obcych? Każdy myślę, że musi znać języki obce. I dlatego też ja jestem pewien, że będę wykorzystywał umiejętności nabyte także na tym konkursie. W powiecie tureckim coraz większy nacisk kładzie się na nauczanie języków obcych. Pan starosta dziś wspominał o tym, że być może takie wspieranie nauczania będzie miało miejsce w każdej z gmin. Tak, tutaj zauważamy potrzeby tego nauczania wielojęzycznego i tutaj nie tylko upatrując tego w wytycznych Unii Europejskiej, ale również potrzeb tutaj lokalnych. Coraz więcej firm zgłasza nam potrzeby, żeby absolwenci szkół naszych mieli kompetencje językowe nie tylko w zakresie jednego języka, ale najlepiej dwóch języków obcych. I tym drugim językiem, który się tutaj pojawia, no to jest język niemiecki, który na chwilę obecną największe zapotrzebowanie w firmach jest wykazane. Dlaczego właśnie niemiecki, a nie francuski czy rosyjski? No, niemiecki jest pierwsze to uwarunkowanie kapitału naszych firm. Są to firmy z kapitałem niemieckim w dużym stopniu. Drugie to rynek zbytu dla naszych produktów. Głównie eksportujemy do Niemiec, tam mamy głównych odbiorców naszych lokalnych przedsiębiorców. I w związku z tym wymusza to również w zakresie handlu międzynarodowego i zagranicznego kontakty z klientem w języku, którym on się posługuje, czyli naszego klienta. I to, co się jak najczęściej przewija i w obszarze przedsiębiorców, ale również kontaktów takich, gdzie my mamy partnerstwa związane z szkołami niemieckimi, firmami niemieckimi, samorządami niemieckimi, więc to się na pewno przewija coraz częściej. Czy takie konkursy jak dzisiejszy skutecznie zaszczepiają pasję do nauki języka? Myślę, że tak, że to jest na pewno ta forma sprawdzenia. Tak jak dzisiaj wskazywaliśmy, niektóre kierunki wymagają wiedzy w zakresie języka niemieckiego, angielskiego na pewnym poziomie. I pokazujemy również młodszym tutaj kolegom, że warto się uczyć tych języków. Tutaj myślimy również o współpracy z samorządami gminnymi, żeby ten drugi język pojawiał się jak najwcześniej, żeby była kontynuacja przynajmniej przez 6 lat szkoły podstawowej, a najlepiej przez 8 w obecnej formule. I skorzystanie z oferty ponadgimnazjalnych szkół, gdzie każda z tych naszych przynajmniej dwa kierunki prowadzi w zakresie rozszerzonych dwóch języków obcych. Więc tak jak mówiłem, technik handlowiec międzynarodowy w technikum, logistyk to są dwa kierunki, które mają angielski, niemiecki po 5 godzin od pierwszej klasy. Również w liceum profil lingwistyczno-biznesowy i matematyczno-ekonomiczny i w kaczkach technik spedytor. Więc zaszczepiamy to zainteresowanie.
zaczynamy współpracować z pełnomocnikiem rządu Brandenburgii do współpracy z Wielkopolską, z zamkiem Trebnic właśnie w tych różnych projektach i myślę, że to będzie się rozwijało i ta znajomość i jakby takie pasja będzie zaszczepiana wśród jak najmłodszych mieszkańców powiatu tureckiego.